Pamięta pan słowa, które wypowiedział pan zaraz po ogłoszeniu wyroku? Co wy robicie? Wezmę jakieś paliwo, obleję się i się podpalę. Głowę rozbił, tak? Czy pobił kogoś, ale nie był jakimś bossem. Całe zdarzenie miało miejsce gdzie indziej. Wbrew zapadłym wyrokom, Arkadiusz Kraska nie jest sprawcą tego zabójstwa. Jestem za tobą. Jestem. Będziesz nie już? Będę, no. Na zawsze? Jeśli pan się zastanawia, czy na moim miejscu miałby pan problem moralny, to proszę się zastanawiać dalej. Albo ukończyć studia prawnicze i zostać sędzią. Pomożemy tym chłopakom wszystkim, którzy niewinnie siedzą w więzieniu, co nie? A o których wszyscy wiedzą, że są niewinni. Arkadiusz Kraska to pierwszy w historii Polski człowiek skazany na dożywocie, którego zwolniono z więzienia po wykazaniu, że nie popełnił zarzucanej mu zbrodni. W więzieniu spędził 20 lat bez dnia przepustki. Pierwsze 5 lat przesiedział w samotności jako szczególnie niebezpieczny przestępca. Niespełna tydzień po opuszczeniu przez niego więzienia, ekipa Onetu spędziła z nim i jego żoną Marią cały dzień. W ciągu tego jednego dnia dowiedzieliśmy się, jak od nowa budować związek. Ty jesteś kobietą i masz prawo na głowę mi wejść. No co? Jak trudno wrócić do zupełnie nowej, także tej cyfrowej rzeczywistości. I to wszystko? Tak. Ma internet, nie? No to jest Wi-Fi. Mieszkanie jest internet. A to Wi-Fi jest. Jak bezduszny jest polski wymiar sprawiedliwości? Ani on mi nie ma nic do powiedzenia, co by miało jakiekolwiek znaczenie dla mnie, ani ja nie mam jemu nic do powiedzenia. A także dlaczego 20 lat temu to Arkadiusz Kraska, a nie prawdziwy zabójca, trafił do więzienia? Mówi się, że jeśli wnioski pani prokurator Zapaśnik się potwierdzą, to będzie to jeden z największych spisków policji, jakie były w ostatnich latach. Czy tak może być faktycznie? No, powiem tak, nie znam spisków w innych miastach. Są dużo większe miasta niż Szczecin, ale myślę, że na Szczecin to tak. Szczecin. Duże portowe miasto tuż przy granicy z Niemcami. W latach 90. port i bliskość granicy, a także słabość policji sprzyjały rozwojowi nielegalnych interesów. Miasto stało się mekką grup przestępczych specjalizujących się w kradzieżach samochodów, wymuszeniach, przemycie i prostytucji. W tej przestępczej układance Arkadiusz Kraska nie był postacią znaczącą. Najmował się jako ochroniarz lokalnych bossów, brał udział w kibicowskich ustawkach. Był brany do odzyskiwania jakichś tam długów. Swoją i posturą, i jak gdyby wyglądem było spowodowywane, że te długi były zwracane. Chuliganem był, no tak jak większość z nas wtedy chłopaków w Szczecinie. Mógł kogoś przestraszyć, czy nawet pobić, tak, ale nie był jakimś bossem. Arkadiusz Kraska to nie była żadna znacząca postać w świecie przestępczym. Nie chciałabym tutaj, broń Boże, dotknąć miłości własnej pana Arkadiusza Kraski, ale nie był to żadna znacząca osoba. W zasadzie postrzegany był jako ktoś, kto wykonuje takie proste czynności mu polecone. Tam pojedź, tu zrób, to załatw, to przewieź. Jego możliwości decyzyjne w zasadzie były żadne. 8 września 1999 roku w centrum Szczecina ginie od kul dwóch złodziei samochodów. Wszystko wskazuje na mafijną egzekucję. Bardzo szybko zostaje aresztowany Arkadiusz Kraska. 2 lata później zapada wyrok dożywocie. Panie Arku, pamięta pan słowa, które wypowiedział pan zaraz po ogłoszeniu wyroku? Wszystko pamiętam. Co pan wtedy powiedział? Co wy robicie? Kraska nigdy nie zgodził się z wyrokiem. Miał ku temu powody, bo w materiale dowodowym od początku nic do siebie nie pasowało. Potwierdza to zajmujący się sprawą były policjant, z którym spotykamy się przy ruchliwej ulicy, gdzie doszło do zbrodni. Świadkowie, którzy w pierwszej wersji zeznawali,
Czyli pani szła tędy z dzieckiem, tak? I twierdziła, że widziała jakąś kłótnię przy tym pasażu. Wskazała na Arkadiusza Kraskę, ale jak sama twierdzi, z zamiarem wycofania się tych zeznań przed sądem, bo została do nich przymuszona. Druga sprawa to odnalezienie zwłok w innym miejscu niż to, w którym według policji padły strzały. Policja twierdzi, że do mężczyzn strzelano przy pasażu handlowym. A gdzie zostali odnalezieni? 70 metrów od wejścia do pasażu. Mogę powiedzieć w kierunku stacji benzynowej, tak? Czyli w kierunku tego parku, który tutaj widzimy. Jeżeli ktoś by do nich strzelał i oni uciekali, no trudno z takimi obrażeniami taką odległość przebyć. Obaj mężczyźni zostali trafieni w płuca i w brzuch. Jeden z nich miał przestrzelone biodro, co uniemożliwia przemieszczanie się. O tym, że do zabójstwa doszło w innym miejscu, świadczą też pozostałe poszlaki. Nie zabezpieczono by żadnych śladów na drodze, przejścia, przebiegnięcia, ani śladów krwi, ani innych, tak? Wózki nie zostały nigdzie zabezpieczone. To nie jedyne błędy w materiale dowodowym. Dziennikarka Ewa Ornacka, która czytała akta sprawy, wymienia ich znacznie więcej. W tamtej sprawie szereg szczegółów po prostu nie trzymało się kupy. Rysopis sprawcy podawany przez świadków inkognito miał się nijak do rysopisu Arkadiusza Kraski. Poza tym jeden z nich opisywał zdarzenia z miejsca, z którego niczego nie mógł zobaczyć, dlatego że widoczność skutecznie ograniczał ogromny baner reklamowy. Świadkowie mówili, że sprawca posługiwał się bronią z tłumikiem. Tymczasem ekspertyza balistyczna jednoznacznie wykazała, że strzelano z broni bez tłumika. No i protokół z miejsca zdarzenia tak naprawdę bardziej przypomina kolorowy przewodnik turystyczny po centrum Szczecina niż dokument z miejsca podwójnej zbrodni. Niedawno sędzia przewodniczący składu orzekającego w tamtej sprawie powiedział publicznie, że sąd miał 100% pewności, że skazuje właściwego człowieka. Dzisiaj dzięki pani prokurator z prokuratury regionalnej w Szczecinie, pani prokurator Barbarze Zapaśnik, wiemy, że ten rachunek nie mógł się zgadzać. To właśnie te wszystkie niespójności skłoniły Sąd Najwyższy do zwolnienia Arkadiusza Kraski z więzienia po 2 dekadach odsiadki. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, toczy się śledztwo w kierunku zupełnie innych sprawców, być może współpracujących wówczas z policją. O szereg wątpliwości w sprawie Arkadiusza Kraski próbujemy zapytać sędziego Macieja Strączyńskiego, obecnie prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie, który skazał Kraskę na dożywocie. Obecnie, gdy wnosi się o wznowienie postępowania, jest to stwierdzenie, że sąd nie dysponował pełnym materiałem dowodowym albo przedłożono mu dowody fałszywe wskutek popełnienia przez kogoś przestępstwa. Wtedy nie szuka się błędu sądu, tylko stwierdza się nowe okoliczności, których sąd wtedy przed laty nie znał. Tak tłumaczy swój werdykt sędzia. To bardzo dziwna rozmowa. Zanim ją rozpoczniemy, sędzia chce znać pytania. Na niektóre z góry nie godzi się odpowiadać. Padną jednak w nagraniu, co będzie miało swoje konsekwencje. Przed oficjalnym nagraniem sędzia pamięta fakty, a nawet nazwiska świadków z tamtej sprawy. W trakcie nagrania pamięć sędziego zanika. Nie pamiętam w tej chwili, czy strzały oddano z broni z tłumikiem, czy nie. Nie pamiętam w tej chwili, co wykazała wizja, aczkolwiek z tego, co wiem, to broni nie było, więc wizja lokalna nie mogła wykazać, czy była to broń z tłumikiem, czy nie. Zatem nie jestem w stanie panu w tej chwili odpowiedzieć, czy świadkowie inkognito zeznawali w tym momencie na temat tłumika. Poza tymi zeznaniami, czy na przykład nagranie z monitoringu, czy pan pamięta, czy... W tej sprawie było nagranie z monitoringu, natomiast nie było ono dowodem jedynym i kluczowym, dlatego że sąd orzekał w oparciu o całość dowodów. To ja tylko dopytam, bo policjanci twierdzili, że akurat nie działał ten monitoring na tej stacji benzynowej, akurat tego dnia się zepsuł, tak mówili publicznie. Mogli się oni z kolei pomylić, mówiąc w ten sposób, skoro pan mówi, że jednak ten monitoring był. Panie redaktorze, bardzo proszę, niech pan mnie nie pyta o szczegóły, których ja po 20 latach mogę nie pamiętać. Ja naprawdę nie zaglądałem do akt tej sprawy od 15 lat. Pytamy także sędziego, czy dziś chciałby porozmawiać z Arkadiuszem Kraską. Nie widzę celu rozmawiania z oskarżonym na temat takiej sprawy, bo ani on mi nie ma nic do powiedzenia, co by miało jakiekolwiek znaczenie dla mnie, ani ja nie mam jemu nic do powiedzenia.
Ma na miejscu, miałbym jakiś z tym problem moralny, wyrzuty sumienia czy jakkolwiek, to pan rozstrzygał by było z tym sumieniem. Jeśli pan się zastanawia, czy na moim miejscu miałby pan problem moralny, to proszę się zastanawiać dalej, albo ukończyć studia prawnicze i zostać sędzią. Pan ma jakiś problem z tą sprawą? Nie. Rozmowa kończy się w nieprzyjemnej atmosferze. Z Arkadiuszem Klaską spotykamy się na wałach Chrobrego. To tam poznał kobietę, która przez ostatnie 20 lat walczyła o jego uwolnienie. Dziś są tu po raz pierwszy od czasu, gdy trafił za kratki. Zobacz, rozbudowane! No, widzę. Ja cię. Nieźle, co? No nieźle. To były dni morza w Szczecinie. No. I tu zapoznałem moją małżonkę. Tak. 20? 8. 8 lat temu. Podobno się umówiliśmy wcześniej, czego nie pamiętam. Na placu... Po litrze sangrii z przyjaciółką. Na placu Kościuszki w Szczecinie. Zaczepiła mnie jej koleżanka, że chce mnie poznać. Bo akurat gdzieś tam szedłem. I spadł deszcz. No i co, Arkadiusz zdjął katanę. Okrył mnie swą kataną i nagle wir go porwał. Okryłam go tam na końcu. Jak go policja złapała, bo się bił, tak. I sadzili go do suki, niebieskiej kabaryny, dwozu policyjnego, przepraszam, Nysy. Ta, Nysy. Nie wiem, tak? Nysa, no. I chciałam go odbić, ale mi nie pozwolili. Naprawdę, no. Chciałam odbić, pamiętasz? Aha. No. Jak spadnie deszcz, ja parasolkę otworzę teraz. Nie, no dam ci też kurtkę, będę tak? miał. No będę miał wyjście, będziesz mi głowę suszyć w domu, teraz to jest inna miłość. To już jest ostro teraz. Teraz wyżej, kurde, czegoś nie mogę poskoczyć przy tobie, co nie? Zaraz mnie sprowadzasz mnie na ziemię szybciutko, co nie? Kto tu rządzi? A? Jestem za tobą. Jestem. Będziesz już? Nie będę, no. Na zawsze? Tak. Obiecaj. No tak. No co tu obiecywać? To życie, obiecaj. Życie obiecało nam. W trakcie spaceru dochodzi do niespodziewanego spotkania. Piotr spędził z Arkiem 5 lat w jednej celi. Arka poznałem w zakładzie karnym w Wołyniowie, gdzie odsiadywałem swój wyrok. Dopóki nie znałem Arka, byłem takim, wie pan, zagubionym gówniarzem. Nie wiedziałem, gdzie idę, nie wiedziałem, co robić, nie wiedziałem, co w życiu ma sens, prawda? I w momencie, kiedy on poznałem, Arek po prostu obrazowo, w przenośni mówiąc, wziął mnie za ucho i postawił do pionu. To czyli nauczył mnie, jak żyć. Powiedział mi, co w życiu jest ważne, a co nie, jakimi zasadami mam się kierować, że mam być lojalny, nie krzywdzić innych. I naładował mnie taką bardzo pozytywną energią. To sprawiło, że naprawdę wyrosłem na dobrego człowieka. Poznałem piękną narzeczoną, urodziło nam się dziecko, kupiliśmy sobie dom za granicą, także no jest super. Zawdzięczam to wszystko Arkowi, ponieważ on pokazał mi drogę. Teraz na początku swojej nowej drogi staje Arek. Jedziemy do domu, w którym obecnie mieszkają. Ona punkowa, ja metalowiec. Długie włosy, katana, ona punk. Największy mój wróg. A miłość do tej pory przetrwała. Jaka faza. No i rok też, co nie w sercu. No, co nie ma co mówić. Dobrze, że właśnie do tego doszło, że już metalowiec nie musi mieć długich włosów. No. Ale zabieram ją 4 czerwca, kurde, na Slayera, bo pożegnalny koncert Slayer ma. Wreszcie pojadę sobie na Slayera, bo kurde, cały czas tylko, kurde, śledzę tam te kapelki, kurde. No. Słuchawki ma całe szczęście. No. No i ten Niterenko pykam jest, kurde, ła. Internet to wielkie odkrycie Arka. Dziś dopiero się go uczy. Maryśka! Maryśka, chodź tu! Musisz Wi-Fi włączyć. Tu tak. Wi-Fi. Wi-Fi i to wszystko, tak. A internet nie? No to jest Wi-Fi. Mieszkanie jest internet. A to Wi-Fi jest. To jest Wi-Fi. A w telefonie jest transmisja danych komórkowych, które włączasz. No dobra, już wiem, że jestem głupi. Dobrze, już nie musimy tego tłumaczyć. Nie jesteś. Ale nie chcę Wi-Fi. Znaczy nie chcę Facebooka. I tutaj masz. Będzie teraz? Co to jest? Słona Artika. Przeróbka Metaliki, Fade to Black. No. Słuchajcie, może ty w więzieniu? Tak, cały czas. Jak się słucham muzyki w więzieniu, bo nie ma internetu? Ale to mi syn nagrywał na płytach.
No, prosiłem go, ściągnął mi z internetu i wysyłał, co nie? Sekretowi mi siłę dają. Cały czas. Właśnie dzieci tym zagraniom były na wolności. Będą w więzieniu, to jest ta różnica. Arek przyznaje, że internet wciąż go zaskakuje, czasem w dość ryzykowny sposób. Dzisiaj nawet owszem dostałem od żony, bo naciskam coś, gdzie nie, o czym nie mam pojęcia, tak. I później awantura się robi z tego. Delikatna. No. Reprymenda. Reprymenda, no. Awantury jeszcze moje nie widziałeś. A co można nacisnąć w internecie, o czym nie ma się powiedzieć? To była jakaś buźka, tam wysłałem mi takimi serduszkami, kurde. Chociaż myślałem, że mi się wyświetli tapeta cała, bo tam nacisnąłem coś i mi się wyświetliła jakaś tapeta i mogłem sobie wybrać jakieś buźki. I myślałem, że na samo tutaj będzie, że będzie więcej tych buzi. A to się okazało, że od razu wysłałem tam komuś, jakieś dziewczyny. Serduszka! No, no to tylko tak. Z czego tam huczy? Czekaj ty! Za pomocą Skype'a Arek łączy się z przyjacielem z dzieciństwa. Omawiają artykuł o Arku, w którym dziennikarz pisze o jego przeszłości. Bardzo mnie zdenerwował artykuł wczoraj Adama Zadwornego. Zwali cię gangsterem. Radek, że ja nigdy nie ukrywałem, że przecież miałem do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, ale siedziałem za awantury na meczach, siedziałem, kurde, za rozboje, kurde, i odsiedziałem to, kurde, tak? Odsiedziałem to, wyszedłem, no właśnie o to chodzi. A tutaj on zapomina o najważniejszej rzeczy, że kurde, zostałem porobiony, 20 lat za darmo w więzieniu siedziałem. Starałem się z błotem zmieszać, tak jak ja bym miał, nie wiem, nie miałbym prawa, kurde, ubiegać się, kurde, o rentę. Znaczy, ja nie jestem w stanie pracować, kurde, za co ja mam żyć? Wychodząc po 20 latach lewoty, kurde, gdzie miałem tam swoje, kurde, przejścia, gdzie moja głowa teraz tutaj nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego, przecież i byłem teraz, kurde, u psychiatry. Ma na papierze to wszystko, kurde, że jestem niezdolny do funkcjonowania takiego, kurde, jak normalny człowiek, kurde. Niezdolny do podjęcia pracy, kurde. A tu ktoś będzie mnie zarzucał, że jestem jakimś byłym gangsterem. Czy jakaś jest świrnia, kurde, no. Nie tylko z głową były tylko z ręką. I z ręką też, już miałem 8 lat pracowałem. Nie płacili mi za to. Jeszcze nabawiłem się trwałej kontuzji, gdzie mi się ścięgna zerwały, kurde, i nerwy z ręki. Że mam przecież uszkodzoną rękę. Jeszcze dodajmy, wiesz, twoje sprawy, wiesz, sercowe i tak dalej. No tak, ale to przecież ja nie będę na forum mówił, że jestem chory na serce, że mam nadciśnienie, że mam cukrzycę, no przecież kurde, dlatego tak wyglądam, bo mam cukrzycę, ludzie, słyszycie, mam cukrzycę, dlatego jestem tak otyły, no i do widzenia. Nie, że miałem dobre życie w więzieniu. Po rozmowie z Radkiem na życzenie naszych gospodarzy odtwarzamy rozmowę z sędzią, który skazał Arka na dożywocie. Nie widzę celu rozmawiania z oskarżonym na temat takiej sprawy, bo ani on mi nie ma nic do powiedzenia, co by miało jakiekolwiek znaczenie dla mnie, ani ja nie mam jemu nic do powiedzenia. Sąd Najwyższy rozstrzygnie sprawę. Znając sędziego, to raczej nic mnie nie dziwiło. No, nie spodziewałem się, kurde, czegoś innego. No, wcale się nie dziwię, że tak odpowiedział i no, życzę mu powodzenia. Teraz przed nimi nowe życie i wielki sprawdzian dla związku, który do tej pory realizował się jedynie podczas więziennych widzeń. Dwa razy w miesiącu, czasami trzy. Nie no, brakowało, wiadomo, tylko że my rozmawialiśmy, jak on tam był w więzieniu. Cały czas rozmawialiśmy o wszystkim. Dzień w dzień. Tak, i na przykład kiedyś mówię, po co Arkowi psujesz głowę? I ja mówię, kurde, no to co, ja mam teraz mówić mu o czymś innym, a potem mam być inna? No to jak to tak? No to na czym my to będziemy budowali? Ja nie umiem tak. Albo jest coś prawdziwe, albo czegoś nie ma. To właśnie ta silna więź pomogła Arkowi przetrwać trudne chwile. Maryśka, ona musiała się pojawić. Ja sam sobie zdawałem sprawę z tego, że to jest jedyna kobieta, która ma na mnie wpływ. Której będę słuchał, która po prostu, kurde, na ziemię mnie sprowadzi. Bo ja miałem taki, bo wiecie, bo to jest sytuacja taka, że już kiedy już zatracałem tą wiarę, że to będzie coś fajnego, że mogą, kurde, rzeczywiście ruszyć tą sprawę, to miałem myśli takie, że już wezmę jakieś paliwo, obleję się i się podpalę. Już miałem przygotowane wszystko zresztą, kurde, do tego, że podpalę się, kurde, gdzieś na komisji, czy gdzieś w celi, kurde, znaczy u oddziałowego na dyżurce, po prostu w ramach protestu, co nie? Już miałem to przygotowane, co nie? I całe szczęście, że ona się właśnie pojawiła, bo on to zrobił. Teraz przed Arkiem najtrudniejsza próba, powrót do życia poza więzieniem. Aby tak się stało, musi wyznaczać sobie konkretne cele. Bardzo chcę wszystkim tym ludziom, takim poszkodowanym właśnie, kurde, pomagać, kurde, bo myślę, że tyle co dobra okazali mi ludzie, którzy mnie nie znają i cały czas, kurde, jestem z nimi w kontakcie.
przez media społecznościowe i nie tylko zresztą. Chcemy to teraz zamienić, kurde, w pomoc innym ludziom, kurde, żeby po prostu to przelać dalej, to na zasadzie podaj dalej. Pomożemy tym chłopakom wszystkim, którzy niewinnie siedzą w więzieniu, co nie? O których wszyscy wiedzą, że są niewinni. Pierwszym z celów Arka jest pomoc kolejnemu niesłusznie skazanemu, Adamowi Dudale, bohaterowi reportażu Onetu Wskazany, który od 18 lat siedzi w więzieniu za podwójne zabójstwo na podstawie takiego opisu świadka. Adam z Warszawy to mężczyzna średniego wzrostu, co najwyżej 173 cm, średniej budowy ciała, na pewno nie typ Packera, bez znaków szczególnych. Tymczasem Dudała mierzy 185 cm wzrostu. Stały bywalec siłowni w tamtym czasie waży 120 kg. Od urodzenia na skroni nosi widoczny znak szczególny – narośl. To jednak nie wszystko. Okazuje się, że w okresie popełnienia morderstw na Mazurach Dudała był 400 km dalej i miał na to świadków. Byłem w Ustce. Można powiedzieć, że akurat w tamtym okresie czasu całe lato spędzaliśmy, tam z kolegami spędzałem w Łódzce. Tam był i Pershing, i Masło, i Bolo z lodziska, no było kupę ludzi. No, Adasia pamiętam, bo z Adasiem bardzo często rozmawiałem, bo ten areszt nas zbliżył. Podobnie jak w przypadku Arka, także wyrok na Adama Dudałę położył się tragicznym cieniem na życiu wielu osób. Miałem takie momenty, że chciałem sobie odebrać życie, bo nie widziałem już... Jakiś, no nie wiem, no, tak po prostu mnie przygniotło to wszystko. Ale w takich momentach moja żona, teściowa, rodzina widzieli, co się ze mną dzieje i jakoś tak mnie pchali do przodu. Ja sobie przypominam nasze każde święta. Zawsze dzielimy się opłatkiem i za każdym razem to jest i oby Adam za rok usiadł tu razem z nami. Co chciałaby pani nadrobić z Adamem, jak on już wyjdzie? Całe życie. Całe stracone życie. Po otwartym liście grupy dziennikarzy do Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej ta ostatnia oświadczyła, że analizuje sprawę Dudały. Po 12 miesiącach od rozpoczęcia prac prokuratura napisała do nas, że poinformuje o wynikach analizy początkiem czerwca 2019 roku. Tymczasem Arek rozpoczyna nowe życie u boku Marysi. Czego chcą od tego życia? Chcemy być bogaci. Jasne! Nie jesteśmy już bogaci, no, kochani, mamy siebie. No, a nie, tak poważnie, kurde, to no, żyć sobie normalnie, kurde. No, wiesz, no, widzicie jak, no to przecież tutaj... My tacy ludzie jesteśmy, ja mówię, rok zawsze będzie górą. Czego wam życzyć? Spokoju i cierpliwości. Jeszcze jednego Jorka. I pizzy. O właśnie. Thank you.